Leszek Szymowski, Rozmowy o Polsce. Witam. Dzisiaj rozmawiamy z Markiem Mądrzakiem, historykiem, lustratorem, autorem bloga Lustrator Polski. No właśnie, ty ujawniłeś ostatnio więcej dokumentów dotyczących współpracy Ireny Dziedzic ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest to, o czym ostatnio kilka lat temu, kiedy sprawa wyszła, nie mówiono. Co jest w tych dokumentach? Czy to jest dokument świadczący o współpracy, orzeknie sąd? Bo nie wyobrażam sobie, żeby nie wznowił postępowania, mimo tego, że już sprawa przeszła dwie instancje. Jest to dokument, który jest sygnowany KS Marlena. Jest to rozmowa na temat narzeczonego Ireny Dziedzic. W teczce są z 11 tomów, 3 są poświęcone romansowi Ireny Dziedzic z tym dziennikarzem. Trudno mieć wątpliwości, że pod KS Marlena o funkcjonariusz, który sporządził notatkę służbową z rozmowy, miał właśnie na myśli Irenę Dziedzic. Działo się to mniej więcej na końcu lub zaraz po zakończeniu ich związku 10-letniego. Dla utwierdzenia się są tam dokumenty z przebiegu romansu od 49 roku do 61. Tych dokumentów według tego, co dowiedziałem się w IPN, nie posłano do sądu. Poprosiłem w ramach ustawy o udzielaniu informacji publicznej o wykaz sygnatur, które przesłano do sądu na wniosek autolustracyjny Ireny Dziedzic. Tej sygnatury, z której publikowałem wczoraj cytaty, tej teczki tam nie ma. No, trudno nie zadać pytania dlaczego. To znaczy, że te materiały zostały dopiero teraz odtajnione, czy to znaczy, że no, jak podczas kwerendy popełniono jakiś błąd, czy to znaczy, no nie chciałbym, żeby tak było, no ale trzeba takie pytanie zadać, że ta lustracja jest robiona w sposób wybiórczy. Na moim blogu jest to jeden z moich ulubionych tematów. Lustracja, a w szczególności poszukiwanie dokumentów świadczących o współpracy jest prowadzone źle, bardzo źle. Dlaczego? Wracając do Ireny Dziedzic, nie wystarczy opierać się na danych ewidencyjnych Służby Bezpieczeństwa. Te wszystkie materiały, które ja ujawniam jako takie, których nie znaleziono w procesach, w postępowaniach wstępnych lustrowanych osób, są materiałami jawnymi. One są po prostu pod innymi nazwiskami, pod innymi tytułami i w IPN, a wcześniej w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, w Urzędzie Ochrony Państwa, nikt nie zadał sobie trudu patrzenia, co jest rzeczywiście w dokumentach, nie co jest. Obecnie w IPN panuje, do niedawna w każdym razie panował nastrój dowcipkowania, że można wziąć sobie sygnaturę z jedną teczką, a pod tą teczkę, pod tą samą jedną sygnaturą są podpięte jeszcze dwie inne teczki. Taki humor jest, dopisuje wśród pracowników Biura Edukacji Publicznej. Osobom, które uważają, że lustracja jest polską racją stanu, jest raczej do płaczu niż do śmiechu. Rodzi się pytanie, dlaczego? Ja bym odwrócił trochę pytanie. Znaczy, dlaczego Irena Dziedzic? Dlaczego zaczynamy od Ireny Dziedzic? Irena Dziedzic to jest jedyny przypadek z tych moich właśnie znalezionych, z tych moich znalezisk niemal archeologicznych, który przeszedł sąd. W takim wypadku IPN nie może mi odmówić udzielenia informacji publicznej o tym, jakie sygnatury poszły. Przypadków, w których są znaleziska i można sądzić, że ani prokurator, ani sąd w przyszłości by nie dostał tych dokumentów, jest multum. Tylko jeśli nikt nie znalazł dokumentów o współpracy, no to prokurator przyklepał, że lustracji żadnej nie będzie. No właśnie, no a wtedy się nie udziela informacji, jakie znaleźliście sygnatury. Po partyzancku na własną rękę w ramach wniosku dziennikarskiego prosiłem o dokumenty na przykład pana... Zamówiłem kwerendę na tego pana. Były dokumenty typu paszportowego, typu wyjazdowego. Dowiedziałem się w ten sposób to, co wiedziałem wcześniej. Nikt nie znajdzie zapisów o tym, jak w latach 70. Spotykał się z funkcjonariuszem nadzorującym Uniwersytet Warszawski, operacyjnie nadzorującego, między innymi z tego, co pamiętam, w kawiarni hotelu Bristol. Tych spotkań było więcej. Z początku pan był pod imieniem i nazwiskiem.
Później był już tylko jako inicjał, a później już sam funkcjonariusz miał problem z wpisaniem czy to KO, czy KS. Pan był przeze mnie pytany dwukrotnie, ma adres w kancelarii Sejmu mailowy, dwukrotnie mi nie odpowiedział. Z czego wynika ten taki chaos przy poszukiwaniu dokumentów, o którym ty mówisz? To jest bałagan w Instytucie Pamięci Narodowej, bałagan jakiś prawny, jest bałagan to wynikający z tego, że te akta po Służbie Bezpieczeństwa przejmowano w sposób nie do końca dzisiaj zbadany? Czy to jest czyjeś celowe działanie? Jest to i sposób działania Służby Bezpieczeństwa, i bałagan, i zagadnienie tak zwanej agentury nierejestrowanej. UBC-y nie zbierali dokumentów pod kątem tego, że wszystko musi być w jednym miejscu, bo kiedyś ta osoba będzie lustrowana. Ta sama osoba może mieć różne dokumenty w różnych nawet miejscowościach polskich, w różnych służbach. Są potwierdzone przypadki, że ktoś współpracuje z MSW, a oddaje się go grzecznościowo na chwilę do służb wojskowych. Jest to również bałagan. Dla mnie najśmieszniejszą sprawą jest lustracja nie tylko ministra, ale szefa Agencji Wywiadu Zbigniewa Siemiątkowskiego. Przez przekręcenie nazwiska na Siemiątkowski przez E okazało się, że nikt nie podszedł do jego lustracji, a pod nazwiskiem Siemiątkowski była schowana teczka kontaktu operacyjnego wywiadu. Nie ma tam, tak samo jak z B***, tak samo i Siemiątkowski, nic nie wypełnił. Są to wyłącznie dokumenty wytworzone przez funkcjonariuszy. Z tego, co mówisz, wynika, że takich osób na tak zwanym świeczniku pełniących funkcje publiczne dzisiaj, które w przeszłości były współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, jest pewnie bardzo dużo. To są pewnie jeszcze setki tysięcy osób. Czy oni są współpracownikami, to ja nie mogę przesądzić. Ja wiem, że ich dokumenty w całości, nawet ze zbioru jawnego IPN-u, nie docierają ani do prokuratora, o ile mam informacje, i do sądu nie, bo w ogóle sprawa nie dociera do sądu. I tu jest właśnie takie pytanie, czy twoim zdaniem ta współpraca, która miała miejsce kiedyś w latach tam 70., 80., pewnie w niektórych przypadkach jeszcze w latach 60., czy ona może mieć jakiś wpływ na funkcjonowanie tych ludzi w przestrzeni publicznej dzisiaj? Na pewno pozycję sobie wyrobili w oparciu o te kontakty, a jeśli to nie oni sobie wyrabiali pozycję, tylko już ją mieli, to odwrotnie, ich byli oficerowie prowadzący też sobie wyrabiali pozycje w oparciu o nich. To znaczy, to pewnie nie ma już przełożenia na dzisiaj, jesteśmy spóźnieni o 15 lat. To powinien być gorący temat w latach 90-95. Później to już przybrało zbyt duże formy. Teraz to już IPN ściga, jak wiadomo, wójta w Baniach Mazurskich. Zwolennicy lustracji często podkreślają, że celem lustracji jest uniemożliwienie szantażu właśnie osób publicznych, bo służby przecież, które doskonale wiedziały, kto w czasach PRL był ich agentem, zawsze mogą wywierać jakąś presję na tego czy innego urzędnika państwowego, mówiąc, jeżeli nie podejmiesz takiej decyzji, czy nie podpiszesz takiego dokumentu, jakiego od ciebie oczekujemy, no to ujawnimy, że donosiłeś na kolegów, czy w jakich to się okolicznościach stało, prawda? Czy ty się spotkałeś z takim przypadkiem, żeby rzeczywiście jakaś osoba publiczna była szantażowana po roku 89 materiałami ze współpracy z SB? Nie, niestety nie, ale powiem coś innego. Bo mówiąc urzędnik, masz na myśli urzędnika państwowego wyższego szczebla. Ja badałem działania SB w bankach. Jeden jest bardzo ciekawy przypadek, gdzie dwóch funkcjonariuszy prowadziło, już nawet teraz nie pamiętam, który to był bank, i po pewnym czasie jeden się wymiksował. Powiedział, że znajduje sobie lepszą pracę. Właśnie w banku został tam, nie powiem już w którym banku, został dyrektorem departamentu kadr całego banku. Nie wiem, do kiedy to trwało, no bo ja już nie badam po 90 roku spraw. Bardzo dziwna sprawa się stała z jego prowadzącym. Czyli najpierw we dwóch pracowali, potem jeden przeszedł na pozycję niby cywilną, został zarejestrowany w charakterze źródła. A potem ten oficer, który pozostał w służbie, ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. No to rzeczywiście jest ciekawe, bo bardzo dużo tematów dochodzili niewyjaśnionych wokół banków. Z tego, co wiem, ci, co obiecywali 3-4 lata temu, że się tym zajmą, nie zajęli się.
poza tym zajmują się z zupełnie innej strony niż należy to robić. No, nie sposób tutaj pominąć takiej osoby jak Lech Wałęsa. To jest pewien paradoks, bo Lech Wałęsa oczywiście od lat stoi na stanowisku, że nigdy nie był żadnym agentem, że nigdy nie był żadnym Bolkiem, że nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Co innego twierdzą historycy, chociażby Sławomir Cęckiewicz czy Piotr Gontarczyk. I tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo ci dwaj historycy piszą wprost, że Wałęsa był współpracownikiem, a on ma status pokrzywdzonego w Instytucie Pamięci Narodowej. Jak to wyjaśnić? To się nie wyklucza. Na początku istnienia IPN-u była to sprawa sporna. W sądownictwie administracyjnym przyjęło się, że jeśli kolejność jest, że najpierw ktoś donosi, a później ktoś przechodzi na pozycję, do opozycji, do walczy o niepodległość, walczy z komunizmem, taką osobę określa się jako właśnie pokrzywdzonego przez SB. Natomiast z tego co wiem, w sytuacji odwrotnej, gdy ktoś najpierw był opozycjonistą, a później został źródłem SB, to już sądy administracyjne odmawiają. Przyznają rację wtedy IPN-owi. A jaka jest Twoim zdaniem wiarygodność sądów w orzeczkaniu właśnie w sprawach lustracyjnych? Bo słyszeliśmy taką głośną przecież sprawę Mariana Jurczyka, który był zarejestrowany pod pseudonimem Kolumb. No, w aktach IPN-u, które przecież były w mediach przedrukowywane, są pokwitowania pieniędzy, które brał, są jego donosy, są relacje jest ze spotkań z nim. Jest cała teczka wydana, tak. Oglądałem tą teczkę. Nie znam związków między Sądem Najwyższym a Marianem Jurczykiem. Natomiast jak przyglądam się innym procesom, jest to dyktatura praw człowieka. To znaczy, generalnie o co chodzi wiadomo od wielu lat, sformułował, jakby to zsumował Sławomir Cęckiewicz w zeszłym roku, jeśli przyjmuje się procedurę karną, czyli praktycznie musi dojść do przyznania się tej osoby, żeby uznać ją za współpracownika, no to nie po to jest ten proces, znaczy dlatego jest ten proces, że się właśnie osoba nie przyznała. To jest wszystko postawione na głowie. Niemalże nie ma możliwości skazania człowiekowi, jeśli pójdzie w zaparty. Muszą naprawdę się zachować kompletne dokumenty, a nie po to niszczarki pracowały w styczniu 90 roku, żeby były kompletne dokumenty. Chociaż to, co nie znaczy, że nie należy szukać. Tu jest też kolejny ciekawy paradoks, bo w Instytucie Pamięci Narodowej istnieje taki tajemniczy zbiór zastrzeżony, do którego prawie nikt nie ma dostępu, o którym chodzą jakieś mity, legendy. Co w tym zbiorze jest? Z tych moich badań wynika, że przede wszystkim jest agentura cudzoziemska. Są pewne nazwiska, które mnie przy okazji czytania innych akt wychodziły i okazuje się, że tych dokumentów nie można znaleźć. Jest taki znany bardzo francuski dziennikarz, obecnie już obywatel Polski, i okazuje się, że on przez 40 lat korespondowania z Polski nie miał niby w ogóle żadnej teczki prowadzonej. Rzeczywiście ciekawe. Ja bym go szukał tam. Ewidentnie ja znalazłem sygnaturę archiwalną teczki Konstantego Kulki. Pisałem o tym, nie prosiłem o teczkę. Teczki nie ma ani w bazie, ani w zbiorze jawnym, bo prosiłem o nią. Natomiast z akt paszportowych wyszła sygnatura, tak zwana jedynkowa. Ja poprosiłem IPN o zapisy ewidencyjne do tej sygnatury. Odmówiono mi. Czy Konstanty Kulka jest w zbiorze zastrzeżonym? No ja jestem przekonany tak. Czy był agentem? Nie mam zielonego pojęcia. Czyli z tego, co mówisz, wynika, że w tym zbiorze zastrzeżonym mogą być teczki też osób, które nie mogą były agentami. Mogą być naprawdę wszyscy. To, że sygnatura teczki Konstantego Kulki została w aktach paszportowych, jest to przeoczenie UOP przy przekazywaniu akt. Prawdopodobnie akta przy przekazywaniu akt do zbioru zastrzeżonego IPN były kompletnie, jednocześnie była kompletnie czyszczona ewidencja. Zawartość zbioru zastrzeżonego warto badać poprzez akta, które z niego wyciągnięto, akcją, która miała miejsce za prezesa Janusza Kurtyki. To mu muszę oddać na plus. Naprawdę sporo rzeczy wyszło.
można wyciągać wnioski, jak te akta dostawały się do zbioru zastrzeżonego za poprzedniego prezesa. Bo to jego też należałoby pytać, on się oczywiście zasłoni tajemnicą państwową. W teczce Beaty Tyszkiewicz nie ma nic, co by prowadziło do zachowania po 40 paru latach tajemnicy państwowej. A co jest w teczce Beaty Tyszkiewicz? Do Beaty Tyszkiewicz przychodzili funkcjonariusze kontrwywiadu z centrali w związku z jej romansem z dyplomatą kanadyjskim. Została ona zakwalifikowana jako źródło KP, czyli kontakt poufny. W niejasnych dla mnie okolicznościach została zmieniona kategoria na tajny współpracownik ELA, o ile dobrze pamiętam. Chociaż jak przy większości współpracy, kiedy ona nie była jeszcze scharakteryzowana jako źródło, więcej im mówiła niż to się kończy w tej teczce. To jest też jakby, tak jak przy Irenie Dziedzic, jest to jakby opowieść pewnego romansu, tylko że miało to zupełnie inną wartość dla funkcjonariuszy. Dzisiaj specjalistami od lustracji stają się bardzo często dziennikarze. No to paradoksalnie te najważniejsze przypadki, najgłośniejsze ujawniania współpracowników służb specjalnych PRL-u, to właśnie dokonywali dziennikarze. No, jest kilku takich dziennikarzy specjalizujących się w tematyce lustracyjnej, między innymi Cezary Gmyz. Jak ty oceniasz ich możliwości, ich pracę? Czy dziennikarze rzeczywiście mogą dotrzeć do tych samych materiałów, co historycy, czy nie? Kiedy zaczynałem publikowanie, to szybko rzeczywiście miałem wrażenie, że trzeba rzucić hasło: dziennikarze, pomóżcie IPN. Tak jak ja znajduję akta, powinno być jeszcze takich 10-15 osób, które wynajdują dowody współpracy, bądź takie dowody, które powinny trafić przed sąd, wynajdują w teczkach, które pozornie nie są ze sprawą związane. Po Cezarym Gmyzie się tego nie spodziewam. Po ostatnich publikacjach wynika, że zajął się po pierwsze jednym tematem i robi go ściśle w porozumieniu z pracownikami IPN-u, a oni się w zasadzie lustracją nie zajmują. Pracownicy lustracji mają bardzo dużą wiedzę na temat tej przeszłości, ale oni w 90% nie są w stanie jej udowodnić. I ja nie widzę kroków. Owszem, są takie komórki, które się nazywają, że one mają szukać dokumentów dodatkowo i mają też monitorować publikacje. Ale ja pracy tych osób nie widzę. Trzeba byłoby jeszcze zapytać tutaj o agenturę służb wojskowych, bo IPN opiera się głównie na aktach Służby Bezpieczeństwa. A jak wygląda kwestia archiwum WSW i WS i drugiego nie, zarządu? Nie. To dziennikarze się dotychczas opierali głównie na aktach Służby Bezpieczeństwa, bo akta wojskowe były do momentu raportu, a później te kilka osób robiło przegląd akt wojskowych, żeby je ujawnić. To one były w zasadzie niedostępne. To znaczy one były oklauzulowane, tajne bądź ściśle tajne i byle, przepraszam, dziennikarz z ulicy nie mógł ich wziąć, a jeśli nawet je dostał, jakimś cudem miał poświadczenie bezpieczeństwa, nie mógł o nich pisać. To była tajemnica. To znów jest zasługa Janusza Kurtyki, że, chociaż ja krytycznie podchodzę do jego prezesury, że akta wojskowe w coraz większym stopniu są ujawniane. Ale pracownicy lustracji, ci etatowi, oni mieli dostęp do tych akt. To one leżały w IPN-ie i oni mieli poświadczenia bezpieczeństwa i oni je mogli po nie sięgnąć w każdej chwili. A w jakim stopniu archiwa służb wojskowych zostały zniszczone na przełomie lat 89-90? Z tego, co ja na razie zauważyłem, to wydają się zupełnie kompletne. Czyli wojsko nie niszczyło swoich akt? Wojsko stwierdziło, że przejdzie transformację bezboleśnie. Jeśli coś niszczono, to już raczej jest, to był wytwór WSI. Akta WSW, wiadomo, zajął się Edward Buła. Miałby zniszczyć 90% akt. Ale to były akta przede wszystkim informacji wojskowej. My generalnie, z punktu widzenia lustracyjnego, sprawy informacji wojskowej do połowy lat 50. nie mają już znaczenia.
Ja coraz częściej zamawiam akta osób, o których wiem, że pracowały albo współpracowały z WSW. Ja te akta dostaję w komplecie. Jeśli nie dostaję tych akt, bo są zniszczone, to zazwyczaj już z samych zapisów ewidencyjnych wynika, że trwała ona niby, była udawana 3 miesiące, nic nie przyniosła. Nie, na razie ja jak zamawiam teczki WSW, okazuje się kompletne. Natomiast dużo przeczytałem akt wywiadu wojskowego, w ogóle się nie spotkałem z niszczeniem. I na sam koniec trzeba jeszcze zapytać, jak ty sądzisz, czy ta gorączka, ta awantura wokół hasła lustracja, ona się skończy jak... Kiedy? Kiedy ona się skończy? Czy wtedy, kiedy sami zainteresowani, mówiąc kolokwialnie, zejdą z tego świata? Czy wtedy, kiedy ktoś w końcu dojdzie do wniosku, że trzeba otworzyć wszystkie akta, wszystko pokazać, żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnych sensacji, żadnych nieporozumień? Jak ty to oceniasz? Nie, to w środowisku historyków, urzędników, ilustratorów ta kwestia będzie zawsze obecna. To są naprawdę małe fragmenty społeczeństwa i myślę, że naprawdę to do dzisiaj były, mało społeczeństwo było zainteresowane. Tak jak mało się społeczeństwo interesuje polityką. To jest dla tych 5-10%, które się polityką interesuje. Natomiast nastąpiła wymiana pokoleniowa. Połowa ministrów chyba jest młodsza od nas. To samo się dzieje w terenie. Lustracja obejmuje osoby, które się urodziły przed 72 rokiem. Niedługo nie będzie kogo lustrować w ogóle. No, ja pamiętam, że kiedy w latach 90. przy okazji listy Macierewicza wybuchł temat lustracji, to jednym z jej takich bardziej zagorzałych przeciwników był Lech Falandysz. Czy ty po swoich badaniach w IPN-ie potrafisz spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mogło być? To, co napisano o Lechu Falandyszu na liście Macierewicza, częściowo się potwierdziło. Zachowała się teczka pracy tajnego współpracownika Wydziału II Komendy Stołecznej. Po jej lekturze nie można mieć wątpliwości, że właśnie chodzi o Lecha Falandysza. Natomiast to, od czego zaczęliśmy, że giną dokumenty, że nie są znalezione, że to są znaleziska archeologiczne, już wtedy dało sobie znać. Ja nie badałem nikogo innego z listy Macierewicza, tylko Lecha Falandysza, z uwagi na to, że poszukuję teczek Uniwersytetu Warszawskiego. Po wielomiesięcznej kwerendzie okazało się, że jest błąd na liście Macierewicza. Bo z listy Macierewicza wynika, że Lech Falandysz był zarejestrowany przez Komendę Stołeczną w charakterze TW. Trwało to tam z grubsza 2-3 lata. Wcześniej był jeszcze jedna teczka, była kandydacka. Natomiast z obecnie znalezionych danych wynika, że Lech Falandysz był zarejestrowany przez szczebel wyżej, przez centralę kontrwywiadu. Wydział pierwszy, który się zajmował dyplomatami amerykańskimi. I to trwało do końca trwania Służby Bezpieczeństwa. Mimo, że jest sporo świadectw, że Lech Falandysz był takim jednym z bardziej zaangażowanych w Solidarność na Uniwersytecie. Jedno drugiemu widać nie przeszkadzało. Paradoks historii. Marek Mądrzak, historyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję.